Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj obejrzyjcie go do końca koniecznie, zostawcie swój nick w komentarzach i oczywiście napiszcie, nie masz psychy dać ileś tam gemów, albo nie masz psychy dać gemów, albo po prostu proszę o gemy, ponieważ od dzisiaj rozdaję wam po troszkę gemów i to nie jest żaden żarcik, ponieważ w tym momencie podchodzę i daję pierwszej osóbce, która po prostu poprosiła o gemy w komentarzach i widzowie, to nie wszystko, ponieważ daję aż 3 begemów, dosłownie. Proszę bardzo, Olwan, więc tutaj Oliwia wygrywa pierwszy, że tak powiem, widz, więc widzowie, koniecznie piszcie swoje niki, obejrzyjcie film do końca, zostawcie suba, jeżeli zostawicie suba, obejrzycie do końca, to kwalifikujecie się do rozdania tych gemów. Pamiętajcie, napiszcie też komentarz i że prosicie o gemy, więc po prostu będę wam wysyłał, żeby wam też troszkę pomóc, tym bardziej, że wczoraj miałem 1,3 T, a teraz mam 1,4, a tak naprawdę prawie nic nie sprzedałem, tylko Inferno Cata, jak wam mówiłem, i tam jakiś pomniejszy jeden huge, więc tutaj najwięcej zdobywam na kopalni i chcę się podzielić z wami tą właśnie kopalnię, więc lecimy z odcinka. Dzisiaj powiem wam o czymś naprawdę szalonym. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jest taka studnia życzeń i już wam od razu ją pokażę, bo to jest najciekawsza rzecz właśnie w tym Pet Simulatorku. Znaczy nie tylko to, bo generalnie mamy tutaj tyle desek, że po prostu na przykład Preston, że po prostu można oszaleć. Tak samo jakiś, nie wiem, UFOK, taki wiecie, Alien Hoverboard. Tak to wygląda. W ogóle jakby tyle desek było Elgato, no to Elgato też mamy, także nieźle. Calutki Elgato, tak samo Among Us, widzowie. Ktoś jest fanem Among Usa, no to wiadomo, w sumie każdy jest fanem, no sas jest wszędzie. Więc tak, mówiąc krótko, zmieniamy sobie na VIP-ka, znaczy nie na VIP-ka, tylko na partnera, chciałbym mieć, chociaż nie wiem, Wish Rewards i zobaczcie, w tym momencie możemy sobie podejść do tej studni życzeń, ja to nazywam studnią życzeń, no bo totalnie to tak wygląda, jak sobie tutaj wejdziecie, to możecie dać Pet ID, ja mam 10/5 Wish tokenów, więc chyba będę mógł dwa razy to zrobić i teraz tak, wchodzicie w Pet ID i tutaj możecie sobie chyba jakiego chcecie peta po prostu zrespić, więc weźmy sobie może Titanic Hippomelona, no bo on jest mega, chociaż czekajcie, mamy jeszcze Lakiego. Weźmy Lakiego. Z tego względu, że ja chcę widzowie Lakiego sobie kupić prawdziwym Pet Simulator X, bo wiecie, zbieram już gemy i generalnie mam nadzieję, że w końcu dozbieram i będzie mój pierwszy Titanic, więc no mam nadzieję, że po prostu w końcu się uda. Okej, okay, i zawiszowałem i dosłownie, dosłownie go dostaję. Wyobraźcie sobie, że jest coś takiego w Pet Simulator X. Nawet siedzę na tym, fajnie. Także jakby coś takiego było, tylko wiecie, może nie z Titanicami, ale po prostu, że możesz sobie zawiszować jakiegoś takiego ekskluziwa, ewentualnie tak maksymalnie huge'a, no bo jak Titaniki by były, no to wszystko by upadło, że tak powiem, w Pet Simulatorku. Jestem Jan? Chyba fan, nie wiem w sumie widzowie, ale jak fan to pozdrawiam Fury Blocks. Dobra, i widzowie, jeszcze jeden wishyk możemy zrobić, na doga, nie no, to się nie opłaca. Jakie są huge'e w tym Pet Simulatorku? Huge Pocket, Huge Cat, Huge Nightfall Pegasus, Huge Nightfall Wolf, Huge Crystal Dog, Mosaic Griffin, to wszystko już mamy tak naprawdę, Super Corgi, myślałem, że jest coś nowego, wiecie, coś takiego, Bret Shiba, o, to bym chciał mieć, ale w sumie już go mieliśmy. Huge Storm Dominus, no wydaje mi się widzowie, że nie będzie nic takiego specjalnego, coś mi się tak tutaj wydaje, tak patrzę na to, no nie bardzo. To sprawdźmy jeszcze raz Titanica i zobaczmy, czy nie ma Titanic Mario, o, wiedziałem, że coś tutaj będzie szalonego. Titanic Mario, Titanic Argentinian Cat, nie no, co tu się dzieje, Titanic Ninja Q Games Avatar, Titanic Scooby-Doo, nie no dobra, to weźmy może Mario. 5929, widzowie, 5929, Giga Wisha robimy. I czym jest Titanic Mario? A, Blacklist Pet, no to, o nie, to nie mogę, ale słabo, dobra, ja myślałem, że coś fajnego ogarnę, tutaj takie rzeczy. Może Titanic Ninja, 18226, dobra, 18226, spawnujemy i mamy wyliszowanego. Wow, to jest ten ninja? Ej, dobra, wiecie co, nie, to jest potężne, widzowie, to jest potężne, w tym momencie to jest giga potężne, ponieważ ten ninja to zapowiadany w nowej aktualizacji peciszek, dosłownie, takie peciszki, te ninja i te royal mają być w nowej aktualizacji, także ciekawie to zrobili, że on tutaj jest. W sensie bardzo ładnie to wygląda, bo zobaczcie, nie mogę na niego usiąść, co ciekawe, więc słabo. Tutaj totalnie nie działa to, po prostu to nie działa. Ale mamy Titanica, który będzie nowym peciszkiem w Pet Simulator X. Na pewno będzie, możecie mi wierzyć, bo generalnie mieliśmy już, jakby wiecie, grafiki i tak dalej. Także to na pewno będzie ten nowy peciszek do tego. Załóżmy sobie jakiś tam peciszek z mocą. Możemy sobie otworzyć te update hype gifty. Chyba nie, nie interesuje mnie to, porobimy coś innego. Słuchajcie, od teraz w Pet Simulator Z nawet mamy podobno aukcję. W sensie to nigdy nie działało, więc sobie tam wejdziemy i sprawdzimy. Podobno, co to jest? A, muszę Cave'a odblokować. Dobra, w sumie to nas i tak nie interesuje. Idźmy na Trading Plaza, bo podobno można tutaj wystawić rzeczy. Nie wiem po co, widzowie, nie pytajcie mnie. Start Diamond Party, ok? Czy jak dam tutaj... Okej, okay. I zrobiłem Diamond Party i generalnie to za dużo się nie zadziało.
czyli coś takiego to jest. No szału nie robi, widzowie, a wydać 100 BGM-ów to nie muszę mówić. BOWS update i patrzcie, ja w tym momencie mogę sobie wystawić na sprzedaż na przykład takiego Titanic Lucky za, nie wiem, 1T na przykład, co nie? I dosłownie to działa w Pet Simulatorze. Co się dzieje? Naprawdę, to jest mega, mega szalone, co tutaj się dzieje. Climb off, no troszkę to nie działa tak jak powinno, ale możemy też chyba nawet wystawić tutaj za jednego gema, patrzcie. No właśnie, możemy wystawiać normalnie peciszki, ktoś to może bidować, więc naprawdę, no znaczy nie ma kto tutaj bidować, bo nikt tutaj nie siedzi na tej plazie. Także, no, chciałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda, więc uciekamy już na normalny serwer. Nie wiem, czy to ma sens, żeby w ogóle były takie trade'y w Pet Simulator Z, no bo tak naprawdę każdy ma tutaj wszystko za darmo, więc no, na logikę, po co to komu, naprawdę. Dobra, odpalmy sobie to jajko. Nigdy z niego nic nie dostałem w Pet Simulator Z, no i dzisiaj też nic nie dostaję, także beka ze mnie po prostu. Nie no, jeżeli chodzi o tą studnię, bardzo fajna. Z tego, co wiem, nawet można tutaj sobie chyba peciszki chować. Normalnie można sobie wbijać peciszki, huge mibo. 6 godzinek, no, nie będziemy tyle czekać. A, minutka będzie, dobra, zobaczymy, czy miło nam padnie z jednego peciszka. Jestem ciekaw, czy to ma aż taką ogromną wartość, w sensie, czy to ma aż takie ogromne szanse na tego mibo. Tutaj mamy oczywiście dodatkowe jakieś rewardsy, generalnie rzeczy, dobra, pięknie, fajnie, rank upa robimy, bierzemy sobie rzeczy z tego, no i wszędzie po prostu z nagród i wszędzie wszystko ogarnęliśmy. I tak, tutaj ludzie oczywiście otwierają, mamy te pety, które możemy sobie kupić i po prostu wstawić do Dakera. Zaraz zobaczymy, jak Dakera się odbiera w ogóle w PetZ, bo naprawdę nigdy tego nie robiłem, no jak dobrze wiecie, nie było tego nigdy dostępnego, więc teraz to dopiero tak naprawdę jest, więc musicie to przyznać, że jest to coś po prostu nowego. Tutaj trzeba na to patrzeć. Dobra, Doodle Parrot sobie wysuwamy i generalnie chodzimy z jednym, bo ja chcę mojego ninja, on naprawdę świetnie wygląda. Zaraz otworzymy jakieś jajca, tylko chcę sprawdzić, co się stanie, jeżeli odbierzemy jednego parota w takim Dakerze, w Pet Simulatorku, który jest pod rubą. W ogóle mamy 30 slotów na start, bardzo miło, bardzo fajnie. Tak jak z hardcora i wiecie, i dodatkowe 10 za robuxy. Dobra, i co będzie? Okej, 3,8 biliona. Wyobraźcie sobie, że za peciszka 507T dostajecie 3,8 biliona. Przecież to jest po prostu chore, nie? To jest naprawdę szalone totalnie, żebyście tyle dostawali. Ej, dużo teraz można robić w tym Pet Simulatorze. Nawet chyba banki działają, tak szczerze. Wszystko wam pokażę. Patrzcie to, normalnie nawet bank mamy. Depozyt i możecie sobie wrzucać. Także, no naprawdę potężnie to wygląda. Naprawdę potężnie ten Pet Simulator wygląda, że tutaj takie rzeczy dodali, że to wszystko w ogóle działa, co nie? Że to działa to już w ogóle. Kupmy sobie jakieś tam jajeczka jeszcze otwórzmy, proszę bardzo. Zobaczymy, czy nam coś nie wypadnie pięknego. Neon Agony, tutaj to nas nie interesuje. Admin Panel też nas nie interesuje, bo tak naprawdę tutaj wszystko jest pięknie za darmo prawie, że. I tak, co możemy otworzyć? Otwieramy wszystko, co tak naprawdę mamy, więc tutaj kolejne jajka. I tu otwórzmy sobie jeszcze te Exclusive Eggi. Te i kryształowe chciałem jeszcze, tylko nie wiem, czy zdążę. No właśnie, już nie zdążę, widzowie, bo tutaj totalnie szybciutko to się otwiera. Nie no, normalnie dziadek reakcja mam, co się dzieje. Rainbow Jelly, Neon Twilight Cut, no nic ciekawego, dosłownie nic ciekawego. Niestety nie podarowało nam niczego, los się do nas nie uśmiechnął. I teraz jak to tutaj wygląda? Czy z tej skarpety, dobra, spróbujmy może ze skarpety, albo nie, Anniversary Gift. Tak po prostu, otwórzmy. Dobra, wszystko się zacina, także sorki, że tak wolno to robię, ale dosłownie tu się wszystko zacina. Ale to jak zawsze. Dobra, mamy Party Cut'a chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Party Cut. No więc generalnie, widzowie, mamy jakąś tutaj studnię na Wish'e. Mamy oczywiście te wszystkie eventy, które nikogo nie interesują, jak zawsze. Ale generalnie, no, ciekawie to wygląda, że jest taka studnia. I też ciekawie, że mamy takiego Titanica potężnego. To jest dosłownie nowy Titanic. Mega mi się podoba. No nie wiem, po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Czy ja mogę odłożyć i założyć? A Titanic Lucky, widzowie, to będzie mój Titanic w PSX-ie. To na pewno. Koniecznie muszę to zrobić. To muszę koniecznie ogarnąć. A ten też bym na nim usiadł, ale nie mogę, no szkoda. Bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Mega, mega designik. Także widzowie, pamiętajcie, żeby pisać swoje niki w komentarzach, ponieważ rozdaję teraz gemiki. No i nie tylko, bo jakby też wiecie, też peciszki dorzucam czasami, zależy. Raz to, więc warto pisać, warto subować kanał i wbijamy 100 000. Siemano.